zaopatrzenia coraz mniej. Natomiast złego wsparcie z Wielkiej Brytanii i Francji zostało zatrzymane na granicach zachodnich. Mimo że nie są to ogromne liczby, to musimy sobie bez tego poradzić. Chociaż każda, nawet najmniejsza zmiana może przeważyć na naszym planie zwycięstwa. Natomiast i tak najważniejszym jest to, jak rozplanujemy nasze wojska i punkty strategiczne. Przecież bolszewicy muszą mieć jakiś słaby punkt. Jak do tej pory atakowali nas dwoma frontami. Od północy oraz od południa. Od północy generał Tuchaczewski oraz od południa generał Jegorów. Ale przecież te fronty dzieli kilkadziesiąt kilometrów. To może być nasza szansa. Natomiast sami musimy się najpierw przedostać około 100 kilometrów, aby móc jakkolwiek walczyć na miejscu. Ale to może się udać. Czasu będzie niewiele. Najważniejszym jest to, komu można powierzyć tak odpowiedzialne zadanie. Kto w czasie próby zachowa zimną krew i wyda odpowiednie rozkazy. Od północy generał Józef Haller. On będzie miał za zadanie powstrzymać bolszewików i odbić kilka ważnych strategicznych punktów. Od południa generał Dowór Muśnicki. On będzie miał podobne zadanie, natomiast będzie musiał odciąć Lwów wraz ze swoją armią od zagłębia naftowego. W ten czas zbierze się armia generała Rydza Śmigłego na Dolnym Wieprzu. Oni będą musieli przedostać się przez linię frontu pomiędzy dwie armie przeciwnika. Odetną bolszewików w obrębie Warszawy i wtedy zostaną oni otoczeni. To będzie nasza jedyna szansa, żeby ich roztłumić. A więc postanowione. Teraz muszę to tylko omówić z moimi przełożonymi i możemy przystąpić do dalszej realizacji planu. Za niepodległą!